Witajcie na kanale Inżynieromania. Ja nazywam się Damian i zapraszam na moje stanowisko. W dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć temat badań sprawdzających podczas wykonywania robót budowlanych. Nie wiem, czy wiecie, ale w Polsce tak naprawdę są dwa podmioty, które regularnie badają jakość wykonywanych robót. Do tych podmiotów zalicza się oczywiście Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i przy dużych kontraktach Zarządy Dróg Wojewódzkich. No ale pytanie, co się dzieje z drogami powiatowymi i drogami gminnymi? Muszę Wam powiedzieć, że na tych inwestycjach prawie nigdy inwestor sam nie wykonuje badań sprawdzających. Nie wiem, czy Was to dziwi, ale mnie jako inżyniera to nie dość, że to mnie dziwi, ale mnie to bulwersuje, ponieważ w Polsce, jak dobrze wiecie, jest Więcej dróg gminnych i powiatowych niż krajowych i wojewódzkich. Pomimo tego, niewielki procent tych inwestycji jest weryfikowany poprzez badania sprawdzające. No i teraz można sobie zadać pytanie, dlaczego? Dlaczego tak się dzieje, że nawet kiedy inspektor prosi zamawiającego, aby zamawiający wykonał te badania sprawdzające, ponieważ no, inspektor może mieć wątpliwości, tak? Może mieć wątpliwości co do jakości tych wykonywanych robót. A zamawiający w odpowiedzi: No słuchaj, nie mamy tego w budżecie. Tylko teraz pytanie: Co to znaczy, że nie mamy przeznaczonych środków w budżecie? Jeżeli inwestycja, to już taka naprawdę bardzo mała inwestycja, kosztuje milion, a inwestor nie ma 5 tysięcy złotych. No, maks 10 tysięcy złotych, aby zrobić badania sprawdzające, aby odwiercić o taką próbkę, która nam powie, czy wykonana warstwa, np. asfaltowa, posiada prawidłowe wolne przestrzenie, czy skład jest prawidłowy, czy zawartość asfaltu jest prawidłowa, czy zagęszczenie warstwy jest prawidłowe. Niestety te argumenty nie mają posłuchu u większości zamawiających i doproszenie się o badania sprawdzające w celu sprawdzania jakości wykonanych robót. Tak? Bo jako inspektor ja oczywiście mogę powiedzieć, czy te wolne przestrzenie może, mogą się mieścić w granicach opisanych w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Ale ja nie powiem dokładnie ile tutaj jest zawartości asfaltu. No uziarnienie oczywiście mogę ocenić, ale też niedokładnie. A kluczem jest to, aby wskazać dokładne parametry przy odbiorze takich robót. Uważam, że to jest pewnego rodzaju rak. Tak dokładnie, to jest nowotwór u zamawiających, którzy obsługują drogi gminne i drogi powiatowe, ponieważ nie zrozumiałem dla mnie. Będzie nigdy fakt, że my nie chcemy zweryfikować jakości wykonywanych robót poprzez takie właśnie badania sprawdzające, a później mamy jakąś pretensję do inspektora, że on nie dopilnował czegoś. No, że teraz nawierzchnia się na przykład kolejnuje, tak? No dlaczego ma mieć inwestor pretensję do inspektora? Jak sam nie chciał wydać pięciu tysięcy złotych, żeby sprawdzić czy warstwa została wykonana poprawnie. My możemy oczywiście po wykonaniu takiej warstwy sprawdzić równość poprzeczną, podłużną. OK, takie wszystkie cechy możemy sprawdzić, ale nie możemy sprawdzić cech wykonanej warstwy zawartości pewnych składników. Tego się nie da sprawdzić bez badań sprawdzających. I chciałbym w tym odcinku apelować do wszystkich samorządów, do wszystkich inwestorów, którzy realizują Inwestycje drogowe, przede wszystkim drogowe, zakładajcie, proszę, w budżetach te niewielkie ilości na badania sprawdzające. To naprawdę jest promil kosztów w stosunku do całej inwestycji. A tak naprawdę będziemy mieli wtedy wszyscy pewność, że wykonane roboty budowlane są wykonane prawidłowo. W tym odcinku to by było na tyle. Dziękuję za wysłuchanie. To było moje stanowisko.